poszedł de la Rive, pan de la Rive, on mi kolano zepchał, poszedł odwrotą de la Rive, wyłapałem sobie go, mam tutaj kontrolę oczywiście, tak, jest złapany. Jego pierwszym ruchem, co będzie, on będzie to oczywiście do nogą przechodził, żeby spychać mi to kolano. Kontroluję kolano do góry, żeby mi nie zepchał, on to oczywiście nogą podszedł. To nie będę czekał, aż mi tą nogę zepcha, tylko od razu, wypracuję troszkę, żeby wam to pokazać, od razu będę zmieniał uchwyt, tak? Czyli tutaj moja ręka będzie wchodziła underhookiem pod jego kolano, tak? Czyli tu trzymam, on na mnie napiera, hop, razu noga, underhook. I teraz moim kolanem, to jest od dole, od dołu mogę go kierować, tak? Popatrzcie, już nie ma balansu, idę w jedną, idę w drugą, przechodzę. On oczywiście albo wstaje, przechodzę na plecy, albo wchodzę do ostatniej gardy. Specjalnie to chcę robić. Ważne jest to, żeby te nogi mu rozchylić i bardzo dużo działać dźwignią, czyli próbować balansować jego ciało, tak? Wychodzimy pod de la Rive, łapiemy, on mi spycha nogę, wchodzę pod odwrotną de la Rive, on tu chce mi to kolano zepchać i klęka mi na te żebra, tak? Wchodzę tu underhookiem i teraz tutaj moim kolanem spycham go, hop. Popatrzcie. W jedną stronę, w drugą stronę, tak? W każdym kierunku mogę iść. No i tu oczywiście ten sam proces zrobi dalej. Mogę opuścić nogę, pójść po nogę, mogę pójść do góry i skontrolić, dokontrolić z góry i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz. Tu, o, de la Rive, hop, hop, on mi spycha nogę, odwrotna de la Rive, skontrolował, idzie mi na żebra. Ręka tu, pod kolano, kolano na jego udo i go rozpycham, hop. I teraz pójdę, przede już w tamtym kierunku, a teraz pójdę tu, hop. Hop. To czy ja pójdę w prawo, znaczy do tyłu, na bok, czy na drugi bok, nie ma znaczenia, bo ja tutaj leżę, podnimając underhook, ja go tak rozpycham, że on ma nogi w powietrzu. I teraz albo idę do góry, albo idę w tą stronę, albo idę w tą stronę. On sam się przewraca i ma w ogóle siły do wykonania tej techniki. Chodź jeszcze raz. Jestem w boki powrotnej. Dodaliśmy, tak, chodź. Weszłem tu. Zwróćcie uwagę, że tu on nie ma w ogóle balansu. Jego nogi są rozciągnięte, są w powietrzu. Nie bardzo ma możliwość utrzymania tylko równowagi, noga jest w powietrzu. A ja nie używam siły w ogóle, tak? On mi leży na barku. Nic nie muszę tutaj za dużo robić. Okej, raz.